Za oknami widzimy wiosnę, ale nie będziemy dzisiaj podziwiać natury. Od razu uderzamy na eksplorację. Tylko trzeba będzie tu uważać z tego względu, że większość pięter jest przemoknięta, przegnita i jest bardzo dużo dziur. Zaczynamy eksplorację od samego strychu. Tutaj chyba będzie jeszcze wejście na dach, tak. I gigantyczny ul, ale ul, jo. Serio? Tylko, no, ale już nieaktywny. O kurde. Tu jest co? Jakaś malutka piwniczka. Uważaj, bo tu się trzęsie całe aż. Ja widzę właśnie. Kurwa, serio, tu jest przegnita belka. No. Tu można bardzo szybko znaleźć się na dole. Wiem. O. Tutaj ładne fotele. To miejsce są najgorsze raz. I oby nie ostatni. W ogóle. Wiesz jak to wygląda. No. Raz wejdziesz, drugi raz wejdziesz, trzeci raz wejdziesz na dole. No, wiem. Tutaj co? Tu jakieś stare auta wyścigowe. Takie. I takie mniejsze. Reszta części. Tutaj jakiś wózek, ale niekompletny. Nie ma już kółek. No kurde, on musi mieć dwa. Ty, ale jakie tyskie. Książeckie, książęce tyskie. Piwo jasne, pełne. Ciekawe jaka data, kurde. No kurde, no. Ty, ale takiego ja nie widziałem, no. A to? Prezydent. 92, dobrze mówię? 92 rok. No. A nieraz takie znajduje się butle, że nawet nie pamiętam, żeby któryś z rodziców spożywał coś takiego. No, akurat tak. Dobra, chodźmy teraz. Zejdziemy na niższe kondygnacje. Tam jest o wiele ciekawiej. Ta kamienica, jak niewiele innych, które odwiedzałem, ma bardzo dużo wyposażenia. Zamierzam wam je pokazać za chwilę tylko. Zejdziesz sobie dla bezpieczeństwa, bo tutaj. Zobaczcie, wszystko jest przegnite. Można spaść piętro niżej. Jednak wolę schodami. Zdecydowanie bezpieczniej. To jakaś gra? Czekaj. Tak. Mhm. Farming Simulator. Simulator farmy. Mhm. Pies kaflowy. Tu mamy konika na biegunach. Zobaczymy jak wygląda za oknami. O, tutaj już dość. Może nie świeć tak latarką, nie świeć tak latarką. Bo ci tam sąsiedzi są. Tutaj jakiś zawalony budynek całkowicie. Patrz, normalnie, a zobacz, jaki tutaj obok dom i tam sobie dziadkowie w ogródku siedzą. O, cię, nikt nas nie widział. Lepiej, żeby... Można by to zostać się zapytać, czy możemy zobaczyć, czy jest wejście i wejść. Raczej powiedzą, żeby tam nie wchodzić, bo tam jest wszystko rozwalone. Zaryzykowałbym. Nakrętki. Obróć ten zegarek. Tak. No myślę, kwarc. Standardowe. Jakieś ciuszki. Legitymacja ubezpieczeniowa. Ale pokaż ten grzyb na ścianie. Lecie niż tylko wilkować. No. Aż tynkot poodpadał. Dobra, teraz wchodzimy już w bardziej obfite wyposażenie miejsce. To może być po prostu kolejne mieszkanie w kamienicy od całkiem innej rodziny, chociaż nie ma tutaj żadnych nazwisk, więc właścicielem mógł być jeden mężczyzna czy tam kobieta. No, tutaj już jest o wiele więcej rzeczy.
Tutaj mamy psiaka, który pilnuje. A tutaj najprawdopodobniej koczują bezdomni. Jaka gitara. Zobaczcie, jedno łóżko. Częściowo pościelone. Ale nie wiadomo, czy jeszcze ktoś tu sypia. Kabura. Naboje. Tutaj mam jakąś laskę. I całkiem fajny sportowy samochód. Samochód, ładny domek. Domek. Tam keyboard. Tak. Sprzęt grający. A tutaj za, a tutaj niemal się całkowicie przyzwyczaj konik na biegunach. Za tobą. Mhm. Jest i kolejny konik. Ładna szafa. Parzyka skóra. No. Kurde. Pamiętam, kiedy się chodziło w takich skórach. Yeah. Teraz już troszkę to wyszło z mody. Też tak jeszcze niektórzy chodzą. Może troszkę inny styl. Toaleta. Ale jakie ładne kafelki zdobne. No kurde. Ale powiem wam, że nieprzyjemny zapach. O, ktoś tutaj zostawił DNA. Kasetę dla dorosłych By My Baby. A tam troszeczkę więcej. Z daleka mamy dowód osobisty. Być może mieszkańca. Tutaj stare zegarki. Można powiedzieć, że mieszkanie jest pani Kazimierza. Tak jest. Zejdziemy na dół. Tutaj jest najwięcej wyposażenia. Jakiś piesek plastikowy. Myślę, że prądu już nie ma. Tu sobie chyba ktoś przygotował porcelanę, żeby wynieść. To jest piwnica? Tak. Jak pusta czy pełna? Pusta raczej. Tutaj jest najwięcej wyposażenia. Zdjęcia rodzinne, obrazki. Naprawdę sporo tego. Ciężko przejść tutaj, żeby niczego nie potknąć. Piec. I kolejna łazienka. A tutaj mamy salon. Kurde, naprawdę sporo rzeczy zostało. Tu jakieś ładne dzbanki? Chyba tak. Tak. Ładny marmurek na ścianie. Mhm. Pewnie kanapa, tak, jest tam kanapa. Kanapa to była. Z tyłu piękny obrazek, który miał pobudzać wyobraźnię lokatorom. Wejdźmy jeszcze tu na chwilę. Ale w piwnicy byłeś? Tak. No dobra. Nic, nie warto chodzić. No to co, moi drodzy?
tym miejscu zakończymy eksplorację. Była to niesamowita wyprawa po kamienicy. AL Kowal, 2004 rok. Dobra, tutaj zakończymy eksplorację. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.